Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić tort truskawkowy, który właściwie teraz sobie pomyślałam, że byłby idealny na walentynki, ale to nie będzie tort na walentynki, tylko tort na urodziny mojej Róży. To będzie tort truskawkowy, natomiast dodatkowo na środku zasiądzie sobie jeż. No, taki pomysł miało moje dziecko. Jak zrobić jeża, możecie sobie zobaczyć, tutaj pojawi się Wam filmik. Natomiast teraz przygotowałam tu i już, zobaczcie, w takim akurat w takiej brytwance sercowej, ale spokojnie możecie sobie zrobić też to w jakiejkolwiek innej brytwance. Upiekłam już biszkopt. Jakub jest też biszkopt. Też tutaj odsyłam do kolejnego, innego z kolei filmu, gdzie już pokazywałam, jak upiec biszkopt i zaraz go pokroimy. No i będziemy go wypełniać. No a czym będziemy go wypełniać? No przede wszystkim truskawkami. A oprócz tego, jak widzicie, mam tutaj śmietankę 30% i cukier, puder, i będziemy ubijać tą śmietanę. Do tego właśnie mi się rozmrażają jeszcze maliny, bo stwierdziłam, że tych truskawek może być trochę za dużo, więc postanowiłam je troszeczkę tak tymi malinami tak trochę zmienić ten smak. I zaczynamy. Wlatuje miska, mamy śmietanę, ubijemy tą śmietanę na sztywną. Oczywiście, tak jak już zresztą Wam mówiłam w jakimś odcinku, że musi być śmietana bardzo zimna. Piana już jest prawie ubita, czas na dodanie cukru, pudru. Po jednej łyżeczce, po malutku, dodajemy i miksujemy dalej. Gotowy krem wstawiam do lodówki, a ja zabieram się za krojenie podkładów i widzimy się za chwilę. No i czas na składanie tortu. Mam już tutaj pierwszy blat. Nasączam go sokiem z cytryny, z dodatkiem troszeczkę soku tutaj z malin i w połączeniu z wodą, więc jest to takie rozcieńczone trochę. Sok z jednej cytryny. Nasączony pierwszy blat zrobimy z malinami, więc wykładam maliny. Ja te maliny tak trochę rozciapciałam, czy się tak wyrażę. Na to kładziemy śmietanę i kolejny blat. No i powtórka, znowu nasączamy. Tym razem ułożysz truskawki. I znowu śmietana. Ostatni blat też tutaj nasączam sokiem. I gotowe. Teraz całość wstawiam do lodówki. I tutaj mamy do wyboru dwie opcje. Albo tą śmietaną wcześniej tutaj pięknie obłożyć ten tort, ale ponieważ ten tort mój będzie jechał dosyć daleko, boję się, że ten tort po prostu nam się tutaj rozpuści. Więc ja zaraz przygotuję ganasz z białej czekolady, który już pewno wielokrotnie widzieliście, a jak nie, to odsyłam do jakichś poprzednich moich filmów, gdzie zobaczycie, jak zrobić taki ganasz. Tak więc to trafia do lodówki, a w międzyczasie ja przygotuję. A, zapomniałam Wam powiedzieć, niestety w sklepie nie dostałam czekolady białej, takiej tylko białej. Jest czekolada z drobinkami wiórków kokosowych, więc nie dziwcie się, że nie ma takiej idealnej konsystencji. Trudno. Pierwsza warstwa ganaszu trafia do lodówki. Widzimy się za jakąś chwilę. A tak prezentuje się tort już po drugiej warstwie ganaszu. Teraz czas na dekorację. Ja już tu mam przygotowane truskawki pokrojone w plasterki i będziemy dekorować. Na to wsadziłam tutaj jeża. Dodatkowo tutaj jeszcze
udekoruję truskawkami. Ta-da! Tak prezentuje się tort truskawkowy z jeżem. Jak dla mnie wygląda mega słodko. Zobaczcie go z każdej strony. Dół też przystroiłam truskawkami, żeby się nic nie zmarnowało. Już tego wam nie nagram, ale jeszcze jutro przed samymi urodzinami przykleję tutaj napis róża. No i oczywiście będą świeczki, ale to już tak jak mówię, przed samym podaniem tortu. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!